Cześć, witajcie, ja jestem Faust, a to jest Don't Starve, Reign of Giants na single player. Wracam sobie do naszego save'a, jest to dzień 9 w takim razie. Start. Grałem sobie niedawno, jakieś 2 godzinki temu. Tak więc praktycznie można by powiedzieć, że to jest odcinek Right Away. No właściwie taki fałszywy Right Away. Bo po jakimś czasie, po krótkiej, króciutkiej przerwie. Dobra, tak to mniej więcej wygląda na mapce. Szybkim rzutem oka patrzę, gdzie co jest. I teraz właśnie przejdę jeszcze kawałeczek w tę stronę. Zbiorę te 40 trawy. No niestety nie wykopię jej już niczego do domu. Chociaż jakby mi się skończył parasol, to czemu nie właściwie? Kolejny kwiatek, jakbym chciał zrobić nową parasolkę. Trochę zgłodniałem, przydałoby się jakieś jedzenie. W porządku, no i mam te 40 trawy, teraz na szybkości przejdę jeszcze tutaj drogą. Zobaczę co jest, jakieś jedzonko teraz mi jest potrzebne. Może mnie ta droga doprowadzi? O, cutstone. 3 cutstone. To całkiem sporo manior. Czy oni mają... okres też godowy? Mają. O nie. No. I'm so hungry. Przecież nie będę jadł maniura, no proszę was. O, tutaj coś jest. Co to jest? Metal potato thing. Wow. 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 Pozbieram te karotki. Ktoś tutaj miał farmy. Czy mógłbym je jakoś sobie zebrać? Czy mógłbym je na przykład zniszczyć młotkiem? No nie, znowu deszcz. Hammer. Trochę drewna. Maniur jeden. 2 maniury wypadły. Bogactwo. Ale co to jest ten metal potato thing? O, nie mam już miejsca na to. Tego nie potrzebuję na razie. Tyle maniura. Jakie to wspaniałe uczucie. Mam szuflę jakąś. A, tu jakaś 100%ówka. Czy ja mam jakąś inną? Nie mam. Co mi się nie przyda? To mi się nie przyda. To raz. I co jeszcze myślę? Przede wszystkim pretty parasol znowu. Mosquito sack może się przydać. No te 3 trawy na razie nie jest mi potrzebne. This metal potato contains great and powerful coś tam. Power. Powerful power? Nie wiem. Chyba great power albo coś. Nie zauważyłem. Mniejsza z tym. Kolejny biom kamienny. Sweet. Złoto zawsze w cenie. Dobra, to jest ostatni dzień, kiedy się włóczę i teraz idę po jakieś jedzenie. Pojedzenie. Zostawiłem cutstone, bo nie mam miejsca w plecaku. To są pająki i złoto. Nie mam miejsca na złoto. Co by tutaj walić? Dobra, sapingi. O shit, nie jest bezpieczny. Tutaj leży sobie normalnie złoto, lol. Lol. Tutaj łażą. Tutaj by się przydał w sumie ten... Fleshy Bull. Co tu jest? Jakieś starcie? Co tu się dzieje? Walczą jakieś wilki z tymi... Jen. Co tu się dzieje? To są jakieś leża i... Dobra, pająki walczą z tym. Niszczyli. Dobrze. Nice. Rozjebam. Ale rozjebam. Ciekawe co z tego wypadnie. Count stuff i wet bone. Takie se podpadały. O nie. Oj, jest pełnia księżyca. Wszystko widać.
O, dziko. Trochę zgłodniałem właściwie. O, to jest to miejsce, do którego trafiłem poprzez wormhole'a. Są kaktusy, mogę je pozbierać i zjeść. Jestem tu. Zrobię sobie w takim razie przy tym wormhole'u miejscówkę. Zrobię sobie też te kasztany. Zrobię sobie te marchewki. O, zapomniałem włączyć stoper. Stoper start. W porządku. To było ciekawe miejsce. Na pewno tam jeszcze wrócę. I tak. Mogę w sumie dogrzać trochę. Żeby się ogrzać. Dobra, tyle na razie wystarczy. Pozwiedzam sobie to miejsce. A, w sumie nie mam. Mam za dużo już tej trawy. Pozbierałbym te kaktusy, ale one biją. Biją, jak się je próbuję zbierać. Przestało padać, słyszę. Kozioły! Cześć, kozioły. Okej. Fajne odgłosy daje ten tumbleweed. Długa jest ta pustynia. Długo będę wracał. Ale nie, wrócę sobie wormhole'em. Ale to wspaniałe jest w sumie. No i tutaj nic już nie ma. Co się stanie, jak to zniszczy? Trawa? Dużo trawy. W porządku. W takim razie w sumie mam trochę miejsca. Mógłbym pozbierać jeszcze jakichś ciekawych rzeczy. Na przykład nawet tamte houndstoofy. Ale czy jest sens? Wątpię. Lecę do domu, oddam te rzeczy. Może tutaj wrócę przez wormhole'a jeszcze, tak więc... O nie, tutaj... Czyżbym znalazł wrota Maxwella? Ale do czego one służą? Momencik. Zobaczmy. Sobie pozwiedzam wrota Maxwella. O, tu coś leci na górze. Coś lata. No nieźle. Latają sobie drzwi Maxwella. Maxwell's door, tak jest. Co on robi? Krzyczy na mnie. On są ci frajerzy. Tak jest, ściągnij ich na pająki. O, oni atakują sami pająki. A, nie warto w sumie. Drzwi Maxwella. Drzwi Maxwella. O! O! To chcę! O! Tego nie mogę już niestety. Coś muszę wywalić. Parasolkę nie. Trzy trawy mogę wywalić. No wywalajcie stąd. Dobra, zaraz znowu zaczną walczyć. Jeden, ile ich tutaj jest. O dobra, walczą dalej. Jakie starcie tytanów. O, ma, walną mnie. Co za frajer. O, nie mam miejsca. To na razie mogę walić. O, nie mam znowu miejsca. Bone Shards. To na pewno jest bardziej przydatne niż Houndstoof. Chwalę się kierę. Dobra. Dobra jest. I lecę już na dom.
No i co piszą o tym? Pozwalają na przeniesienie gracza z trybu sandbox do trybu przygodowego. Po przejściu przez drzwi gracz nie może zabrać ze sobą swojego ekwipunku. W momencie ukończenia trybu przygodowego będzie posiadał oba ekwipunki. W przypadku śmierci w trybie przygodowym postać obudzi się przed drzwiami z oryginalnym ekwipunkiem. Czyli można sobie zdobyć trochę EQ, jakby w innym świecie do tego. Dziwna sprawa. Tam raz bodajże byłem i tam chyba cały czas zima panuje, czy jakoś tak. Tak więc nie wiem. Nie wiem, czy się opłaca tam iść. Może się opłaca faktycznie, a ja po prostu nie jestem tego świadom. Ale ja tam na razie szedł nie będę chyba. O, to mogę sobie wziąć. I wjeść od razu. Właściwie to też. Deszcze nie padały już od dawna. Od niedawna nie padały. Ale nie padały, to trzeba przyznać. Znowu sanity mi troszkę spadło. O, jak fajnie. Może zrobię tak. Właśnie, czy... Mogę go jakoś zaatakować teraz? Młotkiem? Nie. Mogę go wykopać? Mogę wykopać to. Wyskoczy. On jak łazi, to nie mogę mu nic zrobić. No w porządku. No dobra, no to niech sobie łazi tutaj. Nic mu nie zrobię. O, berybusz. Berybusz. No i jestem już w domu. Czas podkładać śmieci. Złoto. W sumie zabawki i dżemy dam tutaj. Dżemy. Oj, to dziwne. Tutaj też dam. Coś ciekawego jeszcze tutaj mam? Nie. Mogę w sumie wyjąć to i to. A tutaj będę wkładał takie rzeczy jak na przykład mosquito sack. Spider gland. Silk. Houndstooth. Te lepsze tufy. Bone shards. Kolejna pełnia księżyca. Chcę zobaczyć, czy są świniołaki. O, fuck, są! Są! Będą mnie goniły w nieskończoność, czy przestaną mnie gonić? Wow! Co tu powyrastało? Wow! Ale się jaram! Red Mushtry. Wow! A, Blue Mushtry. Czy mogę to ściąć? Log. Look up. LOL. Z kim walczą te? Słyszałem, jak shop z kimś walczył, ale nie wiem gdzie. A, chyba tutaj na dole. Tam ma domek. O, fuck, goni mnie! A! Frajer głupi. LOL. Co tu się właśnie odwala w tym momencie? Dobra, na szczęście ta noc jest dosyć krótka. Te kwiaty się pozmieniały w złe kwiaty. Pełnia księżyca jest w ogóle... To żyje! Odleciało! Omegy! Co tu się dzieje? Nie wiedziałem, że do tego przyleci coś. O, te grzyby jeszcze dalej istnieją. Blue. To jest blue, to jest blue, to też jest blue. W takim razie zbieram je wszystkie. Co tu się właśnie dzieje?
No, Szop poszedł spać. O, to był zielony, no proszę. No, wy tacy niby mili teraz, tak? Paniaczki. That's my space. No dobra, space on. Dobra, nie będę się już z tym bawił, ale wow! Wow! Po prostu wow! Nie wiedziałem, że takie fajne rzeczy teraz są. No ale znowu pada deszcz, tak więc... Witaj, szara rzeczywistości. Mogę oddać to. Tutaj będę trzymał takie rzeczy. Grzyby kolejne. Czas je w sumie może wreszcie zjeść. Ile mam maksimum saniku? 200, czyli mogę w sumie jeszcze kilka. W sumie piekę je już wszystkie, żeby polepszyć trochę ich jakość. I dam sobie sanik. No okej, to tutaj tego grzyba też tutaj dam. Dobra, co mogę zbudować w tym momencie? Mogę zbudować Thermal Stone'a. Oczywiście, że tak, jak zauważyłem, się przyda. Będę budować Razor, Shave, my beard, okej, trzy beardy, dorzucę do ognia. Co mogę zbudować? Papirus, lin, trzy liny będę potrzebował. Aby móc zbudować Loxut i Spear. Pytanie teraz. Czy jak się schronię pod grzybem? Nie, to mi nic nie da. Czy jak się schronię pod drzewem? Też mi nic nie da. Tak więc będę po prostu przy ognisku. Nawet jak przemoknę, to będzie mi ciepło. No. Zjadł go! Frajer! Oddawaj! Zjadł mi Thermal Stone'a. Kurczę. Tak spojrzałem, przypowąchał, ale tylko dwa razy musiałem go uderzyć, żeby zginął, tak więc są słabe te krety. Można je tak lurować w sumie. No nieźle. Dobra, mniejsza z tym. Dobrze by było zrobić w sumie jakieś farmy. O, mogę zrobić tylko farmy. Postawię je sobie tutaj. Jedna. W sumie to jedna na razie, bo potrzebuję tego maniura, żeby... Ups, przepraszam. Żeby... Żeby użyźnić beriesy, które zbiorę. Mam zamiar trochę ich zebrać. Dobra, co jeszcze mogę zbudować? Garnek by mi się przydał. Czy ja naprawdę nie mam już patyków tak szybko? Come on! O, mogę zrobić drying track. Okej, drying track będzie tutaj. Coś na nim kiedyś słyszę sobie, o, niedobrze. W sumie zrobię od razu papirus, bo nie mam po co nosić tych czterech tych, a przynajmniej będę już umiał robić na przyszłość. Idą. They are coming. They are coming, boys. Rozgrzeję sobie Thermal Stone'a. Będę powoli uciekał w stronę moich przyjaciół, którzy już śpią. Świetnie. Zero pożytku. Słyszę je.
przydałyby mi się jakieś nasionka zasadzić już. Czy on mi zeżarte? Nie no, zabiję no. Masz, chodź ty frajerze. Oj, powieszę sobie. Są blisko. Boże, słyszę je z każdej strony. To jest najstraszniejsza rzecz w tej grze. Kiedy je słychać, ale nie idą. Przynajmniej przestał padać. O, jest samotna świnia, może mi pomoże. Okej. Są, jest jeden. Są dwie samotne świnie, które mi pomagają. No nic nie widzę. No dobra, już lepiej. Dobra. Pomagają mi świnie, wspaniale. Już mógłbym sam zawalczyć, ale nie ma sensu. No nice. No, pouciekali akurat. Zdążyli. Ach, jak ja nienawidzę takich sytuacji. No dobra. O właśnie, sprawdzę jeszcze ten metal potato thing. I'm so hungry, a faktycznie. No dobra, trzeba coś z tym zrobić. Metal potato thing. Zaraz zobaczymy. Metalowa okrągła rzecz. Don't starve wiki. Co mówi o tym Don't starve wiki? Don't starve wiki mówi o tym. Przedmiot, który może zostać położony na drewnianej rzeczy. Można znaleźć go w miejscu, które zawsze wygląda tak samo i przypomina niewielką farmę, która zawiera. Tak, tak, tak. Ciekawostki. Aha. Gdy położymy ją na drewnianej rzeczy, zmieni się w metalową głowę Maxwella. A, czyli to jest do zbudowania tej jakiejś tam statuły. Na początku znaleźliśmy przy tym pojedynczym ulu, tutaj. Albo tutaj. Ring ting. Potrzebuję jeszcze wooden ting i tak dalej. No dobra, przydałoby mi się jedzenie. To tak strasznie. Tak więc idę wykopać sobie beriesów z daleka. Z dalekich stron. Będę potrzebował też patyków. Właściwie to pozbieram już jakieś. Sanity mam takie set, tak więc będę zbierał też... Będę zbierał też kwiatki i od razu je zjadał, bo w sumie też spadło mi trochę zdrowia. Raz mnie wtedy uderzył na pustyni ogar. Tak, bo hound to się tłumaczy bodajże jako ogar, tak więc no cóż. Okej, tu jest jeszcze blisko, tak więc nie będę tego wykopywał. Dopiero jak będę już tak trochę dalej tego mojego obozowiska, zacznę przenosić wszystkie beriesy na moją stronę. O, to mi się przyda. No. Znowu trawy mi brakuje. Ale nie jest źle, mógłbym zrobić sobie w sumie crockpot. Dlatego potrzebuję saplingów właśnie. I w nim ten monster mi to jakoś przerobię na meatballsy i będzie już lepiej. Dobrze. I teraz myślę, od tego momentu mogę już wykopywać i zbierać rzeczy. No tutaj pusto strasznie. O! Te dwa saplingi sobie wezmę. Właśnie tamte trzy saplingi wyrzuciłem wtedy, bo musiałem. Ale cóż, taka sytuacja po prostu. Tutaj jakiś biom jest kamienny. Wezmę sobie berry busha i zerknę, jak to tam wygląda. Kończy mi się...
Znaczy głodny się już robię. O, znalazłem kolejny wormhole. Skoczę. Z ciekawości. Może nie wypadnę nigdzie źle. Jestem w znanym mi miejscu, prawie że. Po drugiej stronie mapki. Czyli taka szybka podróż. Dobrze wiedzieć. To mi się przyda. To wykopę. To też wykopę. Karotkę też wezmę sobie. To mogę wykopać. To też. No i jakoś to będzie już. Tak mi się wydaje. O, jeszcze kwiatka w sumie jednego. No i zaraz przydałoby się popiec trochę jedzonka, bo tutaj padam z głodu. Niedobrze. Zbieram sobie kwiatki i polepszę sobie sanity i moje zdrowie. Dzięki temu. No i tutaj jest ten ring thing. Właściwie mogę go już sobie wziąć do domu. Później. O, to pozbieram sobie. No i dobra. 8 mi na razie wystarczy, bo tylko 8 maniurów mam. Przydałoby się rozpalić ognisko. Saving. Wezmę sobie saplinga. Tutaj jest berry, ale trudno, już tam nie będę się wracał. Dobra, trzeba rozpalić ognisko i coś zjeść. Najlepiej marchewkę. I 3 berriesy. Właściwie to zjem jeszcze jedno. W porządku i pójdę dalej. Saplingi nie wymagają, czyli te patyki nie wymagają użyźniania, tak więc dobrze jest ich mieć jak najwięcej blisko bazy. O, seedsy tam były. Nie zdążyłem zareagować. Ptak zjadł od razu, ale są drugie na szczęście. W porządku. Kilka już sobie ich wezmę, tych nasion na przyszłość, bo jak już mam farmę w sumie, to będę mógł sadzić więcej. W sumie mam już 14 tych saplingów, 5 berry bushy. Co tutaj mamy? Statuę, znaczy pilar. Filar z dwoma drzewkami marmurowymi i kilkoma złymi kwiatkami. To się przyda w late game'ie, znaczy w mid game'ie właściwie, tak bym to nazwał. O, proszę, co on tutaj robi? Co tu się dzieje? Starcie normalnie. Raz. Świnio ludzie z ryboludziami, z pająkami. Dobrze, że nie ma pająkoludzi, chociaż w sumie jest Webler, który przypomina człowieka, ale jest pająkiem i pająki go lubią, świnie nienawidzą. No mniejsza z tym. To jeszcze sobie zabiorę. Przebiegnę się tędy. To też zabiorę. No i noc. Trzeba się skitrać. Znowu. Powoli zbliżam się do zimy, a moja baza dalej wymaga wielu jeszcze usprawnień. Głodny znowu się zrobiłem. W takim razie berriesy. No i dobra. Może sprawdzę. Właściwie nie wiem, jaki jest cel gry. Tak więc cel gry. Don't starve.
Tryb przygodowy. Aha, czyli po prostu przeżycie jak największej ilości dni. No to powiedzmy, że mój pierwszy cel to, nie wiem, 50 dni. To myślę się uda. Raczej 50 dni to nie jest aż tak dużo. Tak mi się wydaje. Chociaż pewnie to jest dosyć trudne. Najdalej jak przeżyłem to 61. Ale chyba 2 zimy, tak mi się wydaje. Później zapolował na mnie Walrus i tyle. Skończyła się zabawa. Dobra, teraz szukam już tylko Beriesów. O, droga murowana. Tutaj może być król świń. Jest wioska i jest dużo Beriesów. Wspaniale. W takim razie od razu je zabieram ze sobą. No i pada deszcz. Skąd ja to znam? To mogę zebrać. W porządku. Przynajmniej jedzenie będę miał zagwarantowane. No ładnie, wioska świń. Czy będzie król świń? Jeśli byłby król świń, to byłoby bardzo dobrze. Widzę tutaj trawki trochę. Najpierw wybiorę jeszcze beriesy. No, beriesów dużo trawy widzę. No, jagód dużo trawy. Właściwie tak, zacznę już wykupywać trochę tej trawy. Taftów jest dosyć daleko, myślę, że tutaj nie będę często wracał. Ile kwiatów tutaj widzę? Może to jest dobra okazja, by zrobić sobie parasolkę. O, proszę, co tutaj za dywany jakieś są. No cóż, nasionka muszę zjeść najwyraźniej. Razor mogę mu zostawić, ale mniejsza z tym. Tu, jakie ładne dywaniki, no proszę. A tutaj jakiś labirynt po prostu z drzewkami marblowymi. A że się zespałniło to blisko obozu świń, to tak wyszło. Jak to wygląda? No biednie, że tak się wyrażę. Dobra, Razor wywalę na razie. Słyszę już tam grzmoty. Bodo grzmoty mniejsze. Beriesy trzeba zebrać. Właściwie jak trochę przemoknę, to nic się nie stanie. Wykopię wszystkie te tufty. Całą tą trawę przetransportuję do siebie. Będzie problem z użyźnieniem, ale myślę, że da się jakoś radę. To jest druga wioska świń już, tak więc świnię na tym świecie pod dostatkiem. O, już się skończyło. Na razie trzeba zrobić sobie ognisko i je podgrzać. No dobra, myślę, że na razie to wszystko tutaj wystarcza. Jedzonka by się przydało. Upiekę sobie marchewek. Właściwie to upiekę wszystkie, żeby nie marnować miejsca. Maksymalnie mam 150, tak więc no, tyle wystarcza na razie. Berry bush oczywiście wykopuję. Mam ich już 16, dobrze. Będzie trudniej z maniurem i z użyźnieniem tego, ale będzie dobrze. No właśnie, powinienem nosić prick parasol, aby ograniczyć ten deszcz. O, tutaj jeszcze przy drzewie stanę. To też ograniczy. Widzę, zauważyłem to. Będę jadł na bieżąco, żeby utrzymać ten stan na jedzenia. A właściwie to jest wieczór, to mogę robić jeszcze jakieś różne rzeczy.
Albo właściwie nie, no dobra, nie przebiegnę się tutaj na szybkości, bo ja bym się już wracał, ale ale to jest długa droga, a noc się zaraz zbliża od tej pająki. Który poziom? Drugi. Wow, trafił mnie jakoś. Frajer. Dobra, trudno. Nie chowam urazu, zostawcie. Świnie się pochowały, więc mi nie pomogą. Ognisko mi zgasło, więc mi nie pomoże. Asze mi się skończyły. No dobra, no to biegnę chyba do domu już. Jak droga długa i to bardzo, bardzo długa. Ale trzeba przyznać, mapę nieźle zeksplorowałem póki co. W takim razie powoli będę się zbierał już do domu, ciu. A to nie są dobre dźwięki. To są bardzo niedobre dźwięki. Spróbuję, może przejdę tutaj, zobaczę jak wygląda reszta tej mapy. A tutaj jest już w sumie brzeg. Tak więc przebiegnę się brzegiem. Zobaczę jak to wygląda. A tak jak myślałem, tutaj się kończy już niestety. O, co ja słyszę? Znowu to starcie? Tak, walczą. Oj, fragment świni. Biorę go ze sobą. O, ryba wypadła z ryboludzia. No spoko, ale skąd się tutaj ryboludzie wzięli właściwie? Bo ja nie widzę tutaj żadnego ryboludziowego domku. Nie goni dalej, naprawdę. To frajer, zostaw mnie. Biegę jak dziki. No cóż, będę przebiegał jeszcze obok wioski świn. No już odpuścił. Nie, biegnie dalej za mną. I w sumie idzie noc, to nie jest dobre. Dobra, wyrzucę to. Dobra, chcesz się klepać, frajerze? Tak? Ja cię zaraz naklepię. No chodź. O, Machita padł już? Naprawdę? Jednostrzałowiec. Musiał być już bardzo obity w takim razie. O, przestał padać też. Piekę i od razu zjem te żaby mięsko. No to dalej muszę nosić w ręku. Nie wiem, czy masz tak bardzo sanity mi spada. No przecież, chociaż w sumie wianek mam bardzo kiepski. A dlatego, że mam mokry wianek na głowie, to mi sanity spadało. W takim razie już jest dobry? Nie, dalej jest mokry. Nie, dalej mi spada to sanity. O, już mniej trochę przy ogniu. Jak jest mi bardzo ciepło. Już wysechł właściwie, wszystko mi wyschło. No dobra, teraz kierunek dom i będę sadził i palił i legalizował. To będzie piękne. Dobra. No to właściwie, o, zagapiłem się z czasem. Po raz kolejny, tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do następnego razu. Każdy kolejny odcinek, tak jak już mówiłem, co poniedziałek, godzina 12. Do zobaczenia, cześć!